przypadku Internet Explorera w wersji 8, o której teraz mówimy, i w przypadku wydania pierwszej publicznej bety, tego typu przypadki oczywiście mogą się zdarzyć. Należy jak najszybciej, myślę, zaraportować taki przypadek za pomocą narzędzi, które są dostępne w przypadku publicznej bety do Microsoftu, dlatego że okres czasu od wydania publicznej wersji Internet Explorera w wersji 8 do premiery finalnego produktu to właśnie okres zbierania tego typu informacji, co może powodować lub co było przyczyną takiego elementu. Pytanie nie jest pytaniem łatwym. Zapewne gdybym miał przed oczami ten przypadek i mógł zobaczyć na przykład i obejrzeć plik zdarzeń, bo każde takie zdarzenie jest rejestrowane przez system operacyjny, na podstawie analizy takiego pliku, czy też analizy takiego zdarzenia, prawdopodobnie bardzo szybko podałbym rozwiązanie. Teraz jest to dość trudne, bo to jest już pytanie związane z bardzo konkretnym przypadkiem, z konkretnym urządzeniem, z konkretnym użytkownikiem. Każdy zaawansowany użytkownik komputera jest w stanie znaleźć przyczynę w rejestratorze zdarzeń systemu operacyjnego Windows XP lub też w rejestratorze zdarzeń systemu operacyjnego Windows Vista. Trzeba byłoby tak akurat w tym przypadku zbadać bardzo dokładnie sprawę, czy przyczyną był Internet Explorer 8, czy też przyczyną było inne ustawienie trybu pracy przeglądarki internetowej z samym systemem operacyjnym. Microsoft nie blokuje tak naprawdę poprzez wydanie nowej wersji Internet Explorera jakiejkolwiek komunikacji z jakimkolwiek urządzeniem, czy to z jakimkolwiek serwisem internetowym. Przeglądarka internetowa jest po to, by tak naprawdę z internetem się komunikować.